Dzień dobry moi drodzy widzowie, witajcie w środę. W tym tygodniu będzie jeden film. Z racji takiej, że jak już wam wspominałam, w poniedziałek Mikołaj poszedł pierwszy dzień dzisiaj do przedszkola. No i jak się, w sumie wiecie, no to są 3 dni takiej jego adaptacji. Nie będzie tam na cały dzień, tylko na 2-3 godzinki. Tak więc no ile będę mogła w stanie, to tyle nagram. Natomiast no nie wiem, czy akurat dzisiaj mam, teraz mam 15 minut, więc stwierdziłam, że się do was odezwę i wam opowiem, co i jak. I muszę tutaj powiedzieć, że no poszedł dzisiaj, mieliśmy na 10, więc poszedł Mikołaj z swoim króliczkiem, bo on swojego króliczka wszędzie zabiera, tak więc dzisiaj z króliczkiem też poszedł. No i co, i poszedł, został chętnie, tak więc zobaczymy jak będzie. Mam iść po niego, za dokładnie pół godziny pójdę, bo jeszcze muszę dodać paczkę z Vinted, która się, tam jedna rzecz sprzedała na Vinted, więc muszę iść do punktu DPD. Śmieci standardowo muszę wynieść jak codziennie, więc no prawie od 12 go odbiorę. No i tak jak się właśnie omawiałam, że w tym tygodniu te 3 dni będzie po 2-3 godzinki w przedszkolu, więc no ja jestem w stanie tak naprawdę coś tutaj ogarnąć, obiad ugotować, bo go przed obiadem odbieram, tak więc wrócimy, no i musi obiad zjeść. W sumie tak naprawdę nie muszę obiad ugotować, bo wczoraj ugotowałam taki gulasz a la chili con carne, natomiast nie miałam mięsa wołowego i zrobiłam z wieprzowym i już taki trochę gulasz. Natomiast no powiedziałabym, że tak na 3 dni spokojnie to mamy, więc trochę będę musiała zamrozić, natomiast coś co mam w zamrażarce znowu będę musiała porozmrażać, żebyśmy mieli do zjedzenia, więc to są takie 2 godzinki tak naprawdę jak Mikołaj jest w żłobku, żebym coś porobiła, żebym coś ogarnęła mieszkanie, jeżeli mam do ogarnięcia, pozałatwiała rzeczy, jeżeli mam do załatwienia. W piątek jestem umówiona na paznokcie, ale myślę, że nie pójdę na paznokcie, pójdę dopiero w następnym tygodniu, bo no nie wiem jak to też będzie. Zobaczymy po tym dzisiejszym dniu, czy będzie chciał chodzić Mikołaj i czy się dobrze zaadoptuje, ale myślę, że powiem wam, że jestem spokojna, więc myślę, że nie będzie tak źle. Pamiętam, że pierwszy dzień w żłobku, czy tam pierwszy tydzień w żłobku, jak był Mikołaj, to się trochę stresowałam. Natomiast no teraz, tak jak mówię, jestem spokojna, więc jestem dobrej myśli i właśnie mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i od poniedziałku już będzie chodził normalnie, trybem takim jak w żłobku, bo tak naprawdę to przedszkole jest trochę niżej niż żłobek, do którego uczęszczaliśmy. No i taki, na takiej samej zasadzie działa, czyli tam do 8.30 trzeba dziecko przyprowadzić. Mikołaj tak wstaje o 7, Mikołaj tak wstaje o 6, przed 6. I on naprawdę dzisiaj przed 7 już się ubierał do tego przedszkola i nie mogłam mu tego wytłumaczyć, nie mógł tego zrozumieć, że no dopiero na godzinę 10 idziemy do tego przedszkola, więc no trochę, trochę mu się tam dzisiaj poprzestawiało, natomiast myślę, że od następnego tygodnia już normalnie, tak jak mówię, do 8.30 można dzieci zaprowadzić i tak naprawdę odbieramy kiedy chcemy, więc myślę, że też do 15 na razie będzie w tym przedszkolu, żeby też no mógł, jak pójdziemy na tą 7 czy tam 8, no to żeby do tej, do, myślę, że do tej 15 wystarczająco jest na razie, żeby się wyszalał. Tak też dzisiaj się dopytywałam, jakie ma zajęcia dodatkowe, więc jest judo, jest taniec, no i jest robotyka, natomiast robotyka z tego co się właśnie dowiedziałam jest od 4 lat, więc na razie będzie chodził na judo i na taniec, tak myślę, żeby się wyszalać, no bo no mój syn jest bardzo energicznym dzieckiem, on nie potrafi usiedzieć w miejscu, on musi coś robić, on musi biegać. Wczoraj byliśmy cały dzień, właśnie wczoraj było święto Wszystkich Świętych, no i byliśmy cały dzień razem, mój mąż pracował, więc ja z Mikołajem byłam, no i po prostu tak mnie poślady bolały już wieczorem, raz, że w poniedziałek zrobiłam dość taki intensywny trening, no i właśnie jeszcze w tym tygodniu w ogóle treningu nie będę robić, no bo nie ma w sumie kiedy, ale to nadrobię w następnym, więc tak, raz, że w poniedziałek zrobiłam dość intensywny trening, dwa, że no wczoraj praktycznie poszliśmy na taki spacer 6-kilometrowy, bo była taka średnia pogoda, ale no Mikołaj jakby siedział w wózku, nie wiem co mu się też zmieniło, że siedział wczoraj w wózku te 1,5 godziny, więc przeszliśmy 6 km, więc od tego mnie trochę też poślady bolały, a dwa, że później jeszcze, a trzy w sumie, no to później cały czas biegaliśmy, bawiliśmy się, więc no mój syn jest cały czas w ruchu, ja jestem zmęczona, później pod koniec dnia już jestem taka padnięta, no a on praktycznie ma cały czas energii i siłę, więc myślę, że tańce, judo to jest dobra opcja dla niego, żeby się wyszaleć, no i żeby tą energię jakoś sensownie spożytkować. I co jeszcze?
Więc no to tak, właśnie nam zleciało. Dzisiaj jest środa. Jutro chyba będzie z pralni rzeczy do odebrania ta suknia moja ślubna, więc może jutro pojadę po tą suknię, a w piątek uda mi się ją dodać do Vinted. Natomiast z Mikołajem, no to będę, jak wrócimy o 12, tak planuję, że pójdziemy na plac zabaw, żeby trochę zeszło z niego. Myślę, że taka energia, bo myślę, że tam w przedszkolu poradzi sobie, natomiast wiadomo, jakie są nowe miejsca, my dorośli sobie nieraz z rzeczami nie radzimy, więc nie chcę też, że chciałabym, żeby się tak ostresował na placu zabaw, bo to jest dla niego dobra opcja, więc posiedzimy na placu zabaw, później wrócimy i na drzemkę raczej nie pójdzie, bo on jak jest w domu, to nie chce już chodzić na drzemki. W żłobku były drzemki, natomiast to wyglądało tak, że wszystkie dzieci spały powiedzmy tam od 12, a Mikołaj musiał no już się dość mocno zmęczyć, żeby o 13 zasnąć i żeby o wpół do drugiej się obudzić, o 13.30. Więc no, w domu nie ma drzemek, natomiast w przedszkolu zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli wszystkie dzieci będą spać, no to pewnie on też pójdzie. No ale nie jest tak, w przedszkolu nie jest tak, że musi po prostu iść spać. Jeżeli nie będzie chciał, no to się będzie bawił. Więc to się nam trochę zmienia. No i myślę, że jutro Wam już bardziej coś opowiem więcej. No bo dzisiaj tak naprawdę nie wiem, co tam jest. No zobaczę za 45 minut, bo zaraz już właśnie muszę iść tą paczkę nadać do DPD, do punktu. No i cóż, i to tyle na razie. Gdyby się coś jeszcze tam udało mi nagrać, gdyby jednak poszedł spać Mikołaj, w co wątpię, no to... To wiecie co, Wam coś jeszcze tam dogram, natomiast no w tym tygodniu będzie, no to będzie takie właśnie nagrywanie, że piąte przez dziesiąte, więc tyle w dniu dzisiejszym. A pogodę mamy bardzo ładną, jak widzicie, słoneczko świeci i jest nawet w miarę ciepło, no ale to podobno dzisiaj już jest ostatni dzień takiego ciepła, jutro już ma być deszcz, więc jesień, listopadowa jesień. Mamy już czwartek, przyszło właśnie do mnie zamówienie, które zamówiłam. Mam tutaj cążki z marki Semilac, mam radełko, tak się ją to chyba fachowo nazywa, i mam oliwkę do skórek, taką z Semilac, i ta oliwka, tutaj mam eliksir, eliksir się chyba nazywa ta oliwka, czekajcie, tak, eliksir love. To jest taka super pachnąca, bardzo pięknie pachnąca oliwka i tej oliwki używam właśnie do skórek. Natomiast no to jest tak, żeby zmiękczyć skórki. Ona też działa, żeby właśnie tutaj smarować sobie właśnie okolice tutaj, gdzie paznokieć ma wychodzić, i wtedy te paznokcie wychodzą bardziej takie, wiecie, nawilżone, nie kruszą się, nie wysuszają. Także takiej oliwki stosuję. No i co? I zamówiłam sobie właśnie cążki, dlatego że ja chodzę do, właśnie na paznokcie mam hybrydowe. Natomiast jak widzicie tutaj, po dwutygodniowym odroście, pralka mi piszczy, zaraz wyłączę, po dwutygodniowym odroście już mnie te skórki zaczynają denerwować. A pójdę dopiero jutro, miałam iść, natomiast Mikołaj ma teraz jeszcze jutro pewnie to dwugodzinną adaptację w żłobku, więc nie zdążę, nie w żłobku, przepraszam, w przedszkolu, więc nie zdążę na pewno zrobić paznokci. Czekajcie, muszę tą pralkę wyłączyć, bo będzie pikać. Więc jeszcze raz, zamówiłam sobie właśnie cążki, dlatego tak jak mówię, mam dwutygodniowy odrost i już te paznokcie mi się zaczynają tutaj, znaczy te skórki zaczynają mnie wkurzać i zawsze sobie to obcinam, jeżeli właśnie wiem, że długo jeszcze na paznokcie nie pójdę. Miałam iść jutro na paznokcie, czyli w piątek. Natomiast na Mikołaj ma adaptację 2 godziny. Nie zdążymy ogarnąć paznokci moich. Musiałabym to tak naprawdę szybko zrobić. No a nie chcę też tak na szybko robić. Poczekam, we wtorek mam właśnie paznokcie. Na wtorek mam właśnie umówioną później wizytę na paznokcie, więc do wtorku wytrzymam. Natomiast cążki też mi się przydają po to, żeby obciąć właśnie tutaj po bokach takie suche, taką suchą skórę. I ta skóra też mnie bardzo irytuje, więc no tą skórę obcinam regularnie tutaj, to nie wiem, czy to się powinno obcinać, natomiast ja obcinam, mam tutaj taką suchą, więc obcinam. I powiem Wam, że rzadko używam tych cążek i nie wiem, co się stało z moimi wcześniejszymi, ale no po prostu diabeł nakrył ogonem, bo przeszukam całe mieszkanie, przeszukam i nie ma tych cążek. Siedziały zawsze, leżały zawsze w jednym miejscu, w szufladzie, w łazience. I nie wiem, co się z nimi stało. Po prostu już się śmieję, że chyba ktoś przyszedł do nas i specjalnie
Wiecie, zabrał moje książki, które były nieużywane, bo no to naprawdę nie wiem, co się staje. Ani Mikołaj się nimi nie bawi, bo wie, że są ostre. I no nie wiem, nie mam pojęcia, co się z tymi książkami stało. Nie pamiętam też, kiedy ostatni raz używałam, ale tak sobie próbuję uświadomić i no gdzieś tam miałam przed właśnie Chorwacją, jak jechaliśmy, to coś tam chyba robiłam z tymi książkami. No i później nie wiem, gdzie te książki, co się z nimi, z tymi książkami stało, więc masakra. Tak więc musiałam właśnie kupić. Te z Semilaka są najlepsze. Ja tutaj mam 5-milimetrową długość ostrza. No i te właśnie wcześniej też takie miałam i chyba z 3 lata tych książek, albo nawet dłużej te książki miałam i się dobrze sprawdzały, no a teraz muszę właśnie kupić. Tutaj mam radełko, bo książki kosztowały 36 zł, więc coś musiałam dobrać, no i czy nawet nie 36, bo za wszystko zapłaciłam 40 parę, no to nie wiem, ile tam wychodziło. Radełko chyba 4,99, ten eliksir 12 coś, no to tutaj coś tam 30 coś, nie? 30 parę złotych. No i radełko sobie też wzięłam, bo też właśnie jak sobie będę musiała wyciąć, będzie taka sytuacja, teraz Mikołaj do przedszkola chodzi, więc na pewno będzie taka sytuacja, że będzie no pewnie trochę też chorował, żeby nabrać tej odporności od innych dzieci. Więc no, żebym miała radełko, żeby to moje paznokcie nie wyglądały strasznie. W ogóle mam wrażenie, że mi nie odrosły. Dzisiaj mija 2 tygodnie, no i powiedziałabym, że są mega krótkie. No ale jeszcze potrzymam je tydzień, no i zobaczymy. Jakby się nie okazało, że we wtorek nie mogę iść, no to pójdę dopiero za tydzień w środę, bo wtedy też się umówiłam, bo wolę się umówić wcześniej, jak są terminy, niż później być w czarnej ile. No, ale dostałam też rabaty, więc jeżeli ktoś korzysta, ja akurat z Sinsay nie robię zakupów, bo uważam, że tam jest najgorsza jakość, jaka może być. Natomiast jeżeli ktoś korzysta, to bardzo proszę, tutaj kody rabatowe, 15% zniżki przy zakupach online za minimum 200 zł, bądź 20% zniżki przy zakupach online za minimum 300 zł. I tutaj macie kody rabatowe i te kody są ważne do... Czekajcie, bo nawet tego nie przeczytałam. Nie wiem, nie piszę, do kiedy jest kod ważny. Jeżeli widzicie, no to... Ale ja... A jest tutaj, 31.01. To 31 stycznia, także bardzo długo, jeżeli macie ochotę, no to bardzo proszę, kody rabatowe. I drugi kod rabatowy na bieliznę z Merlin. I tutaj jest minus 20% na bieliznę damską. Kod rabatowy jest taki i ważny do też 31 stycznia, także... I tutaj mamy co jeszcze? Aha, tu jest jeszcze jeden. Voucher przy zakupie powyżej 199 zł, kod promocyjny i kod kreskowy i tutaj nie wiem, co tu mamy, co tu trzeba kupić, rabat przy zakupach powyżej 199 zł, oferta nie łączy się, nie dotyczy produktów z outletu, zestawów kalendarza adwentowego oraz kart podarunkowych. I co tu jeszcze mamy? Kiedy? Do 31 grudnia. Także jeżeli macie ochotę, to 3 właśnie kody rabatowe. No, ja zobaczę właśnie na tą bieliznę z Merlina. Zobaczę, co tam jest. W sumie nie mam jeszcze tej bielizny, ale może warto z 20% zniżki użyć. No. Co jeszcze? Mam dokładnie jeszcze 40 minut po to, żeby na to, żeby iść do Mikołaja. Tu mi jakiś syfek wyszedł, więc na to nawet nie patrzcie. Ale no, co miesiąc jakieś tam mi się zdarzają. No i teraz mi akurat tutaj wyszedł. Ostatnio miałam na brwiach, co bardzo rzadko mi się na brwiach w ogóle zdarza, żeby wyszedł. Najczęściej właśnie mam tutaj na brodzie. No, w każdym razie nie zwracajcie na to uwagi. Tutaj gotuję obiad. Mam taki gulasz, który robiłam w wtorek. Dzisiaj mamy czwartek. We wtorek robiłam taki gulasz. Miał wyjść, tak jak wam wczoraj mówiłam, taki coś, czyli coś ala chili con carne, natomiast nie miałam wołowiny i wyszedł z wieprzowiną i wyszedł bardziej taki gulasz. Mogę wam w sumie nawet go pokazać. O, taki no zwykły, najprostszy gulasz. No i wczoraj z Mikołajem, bo Mikołaj miał ochotę, robiłam mu zupę pomidorową z rosołu wtorku, więc wczoraj mu robiłam zupę pomidorową z makaronem, no i dzisiaj też mówił, że będzie jadł, więc resztka zupy pomidorowej jeszcze mam, właśnie grzeje mi się tutaj ten gulasz,
Pójdę do sklepu, to właśnie mój mąż chciał ten gulasz z tacosami. Nie, z nachosami, ale może tacosy w sumie też kupię, bo może by to też dobre było. No nic, zobaczę, czy nie zapomnę, bo jak pójdę z Mikołajem do sklepu, to różnie to tak może być i mogę zapomnieć niektórych rzeczy. Natomiast, no właśnie, kaszę muszę do tego dogotować, muszę nachosy kupić i ogórki kiszone muszę kupić, bo no byłam 2 tygodnie w sklepie temu. 2 tygodnie temu? Czy w tamtym tygodniu byłam? Czekajcie, 2 tygodnie temu byłam w sklepie. Powiem wam, że nie chodzę teraz do sklepu, bo pokupowałam wszystkie rzeczy, jakie mi tam były potrzebne. No i gotuję jeszcze tydzień, jak nie pójdę do sklepu, więc dopiero w następnym czwartek wypada, że do sklepu pojadę. Natomiast na razie mamy jedzenia i nie zapowiada się, żeby nam coś tam brakło. Kupuję chleb, no i kupuję jakieś takie pojedyncze rzeczy. Jeżeli właśnie mój mąż chce nachosy, no to kupię nachosy. Natomiast głównie no to chleb i sery. Takie właśnie świeże rzeczy, żeby właśnie kupić. Natomiast no nie chodzę też w tamtym tygodniu, praktycznie nie byłam w ogóle w sklepie. No a w tym, no to wczoraj właśnie już poszłam po chleb, ale zjedliśmy. W ogóle nie wiem, co się stało wczoraj, nie było tego naszego takiego chleba. Były resztki, byłam o 10:00 i były resztki chleba, które właśnie ten zazwyczaj chleb nasz jest, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie jakaś tam dostawa tych chlebów i że... No, nic złego się nie dzieje, tylko po prostu wczoraj była jakaś mniejsza dostawa. W każdym bądź razie, no dzisiaj też pójdę po ten chleb i nachosy kupię. Trzeci raz już mówię o tych nachosach, natomiast no może sobie nie zapomnę. I właśnie, Mikołaj jest drugi dzień na adaptacji w przedszkolu. Ja zaprowadziłam go, poćwiczyć zdążyłam, zmyłam tutaj podłogi, jest czwartek, ale jutro coś Mikołaja kaszle, więc nie wiem, czy pójdzie praktycznie do tego przedszkola, zobaczymy, bo coś go tam pokaszluje, no zobaczymy. Jak jeszcze będzie, natomiast gdyby nie poszedł, no to mam dzisiaj już zmyte podłogi, bo z nim myć podłogi, ja wiem, że on chce, natomiast wszystko jest mokre i wszystko mi może pomagać we różnych rzeczach domowych i w ogóle, obowiązkach domowych, natomiast mycie podłóg i mycie jakby łazienki zostawiam dla siebie, bo no wiecie, płyny z łazienki i też wszystkie rzeczy... On by się na pewno zachlapał tym i trzeba było jeszcze jego myć. Tak więc te dwie rzeczy ogarniam zazwyczaj sama, natomiast resztę no to ze mną sprząta. Kuchnia mam tak jako tako posprzątaną. Właśnie wy nie widzicie, ale ja widzę, że są tutaj palce poodbijane, bo właśnie mam tutaj lakierowane meble i dość szybko się brudzą te meble i palce zostają na tych właśnie na tych frontach. No natomiast no trzeba to też zmyć, ale to właśnie zrobię chyba wieczorem. Wieczorami czytałam książki, ostatnio właśnie tak mi te książki dosyć dobrze idą, że tak z 1,5 godzinki czytam, więc no dzisiaj jest czwartek, więc na pewno jeszcze jednej książki nie skończę, natomiast w następnym tygodniu myślę, że koło wtorku jedną książkę powinnam skończyć. Teraz czytam taką, jak radzić sobie ze złością, z agresją u dzieci. No bo nie ukrywam, że Mikołaj ma skończył 2,5 roku, więc to też się tak fachowo bunt dwulatka nazywa. No i też nie chciałabym mu wyrządzać krzywdy, mówiąc jakichś słów, których no może ja nie rozumiem, więc też się edukuję w tej kwestii, jak właśnie dogadać się z dzieckiem. No bo nie ukrywam też, że Mikołaj mnie gryzie i coś tam bije. No i próbuję wymuszać różne rzeczy, a nie chciałabym tak, wiecie, po prostu olać sytuacji. I nie chciałabym olać sytuacji, tylko po prostu też doedukować się i jakby jak ma jakiś problem, chciałabym, żeby no po prostu przyszedł z tym problemem, a nie bił mnie, bo może nie wiem, nie rozumiem jego słów, jego toku myślenia i okazuje się, że tak jest, że przeczytałam z połowy tej książki 150 stron, jeszcze mi zostało jakieś 100, właśnie też chyba 50, czytam jakoś mniej, w każdym razie jestem w połowie. No i dowiedziałam się dużo, że w ogóle mózg dziecka inaczej działa niż nasz mózg. No ale to może wam opowiem o tej książce jak skończę. W ogóle dajcie znać, czy jesteście zainteresowani tym, że opowiadam o czym czytam, co w danym momencie czytam i no i jakie mam zdanie na temat tego czytania i tych książek, które właśnie mam. Ale jeszcze wam muszę powiedzieć, tak zmieniam zdanie, że właśnie założyłam sobie plan, że do końca grudnia przeczytam te książki, które pozamawiałam w październiku, o których wam mówiłam, no i tam miałam chyba 6 czy tam 5 czy 6 książek.
No i dwie już przeczytałam i tak sobie uświadomiłam, że jak będę po tygodniu czytać jedną książkę, no to skończę wcześniej. Ale na grudzień właśnie zostawiłam sobie tą najgorszą i najgrubszą, czyli o tej religii, czyli Bóg urojony. Więc jeszcze no 3 tygodnie, 3 książki myślę, że jest realne, żeby przeczytać. I później właśnie zastanawiam się, co robić, bo tak naprawdę moja biblioteczka już nie mieści rzeczy książek, więc chciałabym trochę powystawiać na Vinted. Jeżeli macie ochotę, no to zapraszam do mojego Vinted. Pod tym filmem będzie link. Tam właśnie będą, może w tym tygodniu, to może nie, ale w następnym tygodniu bądź na weekendzie powrzucam właśnie książki, które chciałabym sprzedać, bo no właśnie nie wiem, co z tymi książkami już robić. Chciałabym dalej czytać, ale nie mam miejsca, żeby i te książki układać, więc te, które są takie, no już do których na pewno nie wrócę, to chciałabym sprzedać, więc jeżeli macie ochotę, no to zapraszam na Vinted, tak jak mówię. No i zastanawiam się też nad tym, czy nie kupić właśnie takiego czytnika sobie do czytania. I zastanawiam się też nad audiobookami, ale nie wiem, czy audiobooki ogarnę i czy... Wiecie, już Wam mówiłam parę razy, że ja nie znoszę słuchać, jak coś leci w tle i siedzieć bezczynnie, ja muszę coś robić. No i tak też oglądam filmiki na YouTubie u innych właśnie nagrywających osób, że ja coś robię, nie wiem, obiad gotuję, sprzątam, czy coś, mi wieszam pranie, czy tutaj ogarniam coś, to ja włączam sobie taki filmik, coś tam słucham, 5/10 wiem, no ale to nie jest takie, że wiecie, że bezczynnie po prostu siedzę i oglądam te filmy. Więc no boję się, że audiobooki się tak po prostu nie przyjmą u mnie, aczkolwiek no muszę chyba sprawdzić jednego takiego audiobooka i zobaczyć. Jeżeli właśnie słuchacie audiobooki, to polećcie mi takie jakieś proste właśnie na początek książki. Tylko właśnie takie ja spoko, jeżeli to będzie taka historia wymyślona. Natomiast nie chcę komedii romantycznych, w sensie romansów, nie chcę też z jakiejś tam erotyki, bo to już przeszły te czasy, jak to czytałam i teraz chcę coś takiego, wiecie, żeby się czegoś tam dowiedzieć i żeby coś żeby się dowiedzieć czegoś i żeby tam rozwinąć trochę swój umysł, więc jeżeli macie jakieś tam książki, to polećcie mi. Z tyłu, tak wiem, nie jest, na blacie nie jest idealnie pięknie, czasem nie zawsze też mam idealnie pięknie, jak widzicie, są tam jakieś ścierki brudne, tutaj jest kawa, o zobaczcie, jak mam czysto, pięknie, ładnie, ale to jest dosłownie 2 minuty roboty i będzie posprzątane, więc czekam, aż ugotuje się ta kasza. No i co? I już gadam do Was 10 minut, więc będę gotować tą kaszę, ogarnę, no i polecę po Mikołaja. Myślę, że to taki będzie krótki dzisiaj filmik właśnie ze środy i z czwartku. Jutro, jeżeli Mikołaj pójdzie do żłobka, tak jak mówię, bo nie wiem, co z tym kaszlem, do żłobka, ciągle mówię do żłobka, do przedszkola, no to coś tam też dla Was nagram, żebyście mieli właśnie w poniedziałek, więc może w piątek i w sobotę nagram, aczkolwiek to są tylko moje plany, zobaczymy, jak życie zweryfikuje. No, więc to wszystko, kochani, taki zwykły, luźny, gadaniowy film, żebyście wiedzieli, co tam u mnie się dzieje. Jeżeli Mikołaj się rozchoruje, no to filmy dopiero wrócą, jeżeli on wyzdrowieje i pójdzie już tak pełną parą i pójdzie już tak normalnie do przedszkola, bo wtedy będę miała więcej czasu na to, żeby tam poogarniać różne rzeczy. Jak widzicie, paznokcie przekładam, wszystko przekładam, żeby no po prostu spędzić czas z Mikołajem, a nie żeby ogarniać, żeby się stresować, jeżeli coś tam mam do roboty. Tak więc tak to wygląda, tak jest życie mamy, ale myślę, że to jest taka codzienność i takie normalne, no. Tak więc to wszystko w dzisiejszym filmie, dziękuję, że oglądaliście, dziękuję kochani za wszystkie subskrypcje, dalej dobijamy do 1000 subskrypcji, ja już szykuję Wam takie większe rozdanie, tak jak mówiłam, już parę rzeczy mam, tak więc mam nadzieję, że jedna osoba będzie zadowolona z tego, tak więc dobijamy do 1000 subskrybentów dalej. No i co, życzę Wam miłego, pięknego piąteczku i widzimy się w kolejnym filmie.